Powitajmy brawami obsadę sędziowską oraz piłkarzy z Ryka 90500 i Udzeczki. Po to chociażby, żeby docenić tych kibiców, którzy przy takiej pogodzie dzisiaj, myślę, że jak na pogodę przyszli, naprawdę nic nie to dla nich. Dedykuję to zwycięstwo dla nich. Martwi mnie tylko niepotrzebny strzał w kieszałach 20 metrów na 7 minut, aby nie była to kontuzja. Wiedzieliśmy, że gry wektorowe jest bardzo drużyną, czyli gry mimo wszystko na dzień dzisiejszy ma jeden punkt więcej od nas. Wiedzieliśmy, co gra. Wiedzieliśmy, że grają czwórką w obronie w linii. Mieliśmy Pawła, który jest w stanie zagrać piłkę dokładną. W końcu chłopcy zrealizowali to, co sobie założyliśmy przed meczem. No i pierwsza bramka Kryszała, podanie Koziołka w tempo, ale już nawet przed tą bramką mieliśmy 2-3 akcje, po których mogliśmy się pokusić o zdobycie bramki. Myślę, że graliśmy to, co chcieliśmy. Cieszę się, że Grybbejherowa przyjechał, nie murował bramki i próbował grać, co na mój szybki zespół jest wodą na młyn. Takie mecze się zdarzają. Takie mecze się zdarzają, ale po takich meczach trzeba się umieć podnieść, trzeba wyjść i następnym meczu pokazać, pokazać to, co chłopaki potrafią. Bo chłopaki potrafią grać w piłkę, tylko dzisiaj niestety niektórzy nie zrozumieli, że warunki są takie, jakie są i tak się grać nie da, jak grali w pierwszym połowie. Poza tym kuriozalne błędy w obronie, no, troszeczkę mnie deprymuje. No. Cieszą te trzy asysty i bramka, no ale mówię, najważniejsze jest to, że wygraliśmy i mam nadzieję, że się w końcu odbiliśmy. Wiedzieliśmy, że Wejherowo gra czwórką w linii i nie trzymają głębi, dlatego trener nas uczula, abyśmy grali, wchodzili ze skrzydeł i to wychodziło dzisiaj.